Karolina Michalczuk, najlepsza polska pięściarka. Karola, w piątek zdawałaś egzamin na studiach. Przyjmij gratulacje od PAKO.pl. Dziękuję bardzo. Czwórka to dla sportowców, taka lokata niekoniecznie, ale ocena dla studenta to chyba super, zważywszy, że no, jeździłaś na zgrupowania, dużo tych występów, no i tak na tą uczelnię no, rzadko zaglądałaś. No tak, bardzo się cieszę właśnie z tej czwórki, jestem bardzo zadowolona. Taki miałam wczoraj fajny dzień. Zaliczyłam właśnie ten egzamin licencjacki i wracając odebrałam paszport, bo też problemy były takie z paszportem, że prawdopodobnie w poniedziałek miał być, a my już jutro chcemy wyjeżdżać, także trochę dzień bym się opóźnił wyjazdu na zgrupowanie, a tak też wczoraj odebrałam paszport. Jedno z pytań na egzaminie dotyczyło mięśnia dwugłowego. Pokazałaś egzaminatorom, jak wygląda twój mięsień dwugłowy? Nie pokazywałam, ale sobie tak demonstrowałam na prawym ramieniu, także gdzie są przyczepy, jak on właśnie, jak funkcjonuje, także zadowolony jestem. Już w niedzielę wjeżdżasz na zgrupowanie do Cetniewa? Tak, w niedzielę wjeżdżamy już z trenerem Maciejewskim, tam idziemy do soboty i w niedzielę lecimy do USA. Cieszę się, że po raz kolejny masz okazję polecieć do Stanów i brać udział w bardzo silnie obsadzonym turnieju? Tak, jestem bardzo zadowolona z tego turnieju ubiegłorocznego w tym roku, bo też się cieszę, że lecimy, no, to zawsze taki fajny wylot, no i dobre walki. W odróżnieniu od poprzedniej imprezy, w tym roku leci Was aż 6 zawodniczek, w ubiegłym roku były tylko 3. Te kategorie olimpijskie są dublowane, to chyba też dobrze, że nie jedna, tylko po dwie w każdej z tych kategorii. To znaczy, gdyby Amerykanki u nas na zgrupowaniu, to zaproponowali Amerykanie trenerowi Piotrowskiemu, żeby po dwie w wadze wziął dziewczyny, bo chyba tak nieźle zaprezentowałyśmy się i zaprosili po dwie w wadze, także cieszy nas to też.